chciałam dopowiedzieć kilka rzeczy. Czasem myślę, że ludzie nie rozumieją do końca, kto to jest pustelnik. Jak ma się taką energię pustelnika, to nie jest tak, że to jest ktoś, kto żyje tylko jakby dla siebie. Pustelnik to jest zawsze osoba, która zajmuje się zgłębianiem wiedzy, rozwojem swoim, siebie. Natomiast to pustelnik to nie jest tak do końca taki, co mnich, ok? Mnich to jest ktoś, kto faktycznie tylko cały czas medytuje i siedzi. I właściwie jest taki zamknięty w tym, co robi. Zajmuje się swoim rozwojem. Natomiast pustelnik, nawet jak na tej karcie Tarota popatrzycie, pustelnik niesie lampę. I ta lampa oświetla mu trochę drogę, oświetla też drogę jakby innym. Natomiast on sam zostaje jednak w dużym stopniu w cieniu. No i dlatego pustelnik jest taki działacz, bo on działa, on nie siedzi na tyłku w medytacji, tylko on idzie gdzieś i oświetla drogę. Może po prostu idzie pierwszy tam, gdzie jeszcze nikt nie poszedł, przeciera szlaki. Ale pustelnik nie jest w świecie, on jest w ciemności, jest w swojej pieczarze, jest sam. Co jakiś czas bierze tą lampę i wychodzi do ludzi, ale zawsze tak stara się robić, żeby nie padało na niego światło, żeby coś się działo, żeby się zmieniało, zmieniał świat, ale żeby jakby nikt nie wiązał tego z nim i żeby nikt nic od niego nie chciał. Trudno jest podać przykład nawet tak, bo takie osoby bardzo często zostają w cieniu, potem po śmierci się dowiadujemy, że one po prostu całe życie coś pracowały i tak dalej. I jeżeli na przykład gdzieś wyszły na jakieś światło, to tak trochę mimochodem jakby nie głosiły wielkich wykładów, po prostu robiły swoje. To przychodzi mi do głowy święty Franciszek, bo to jest odpowiednia osoba, to aczkolwiek to jest oczywiście jakby święty, czy wyimaginowany, tak, to jakby nie, większość świętych to nie byli żadni święci. Więc jakby, natomiast archetyp jest taki. Można powiedzieć Matka Teresa, ale to jest bardzo kontrowersyjne, bo nie do końca wiadomo, co ta kobieta robiła. Ale generalnie to jest ten typ, ten archetyp. No i to jest zupełnie... Okej, są tacy ludzie właśnie też, którzy jakby do połowy życia gdzieś siedzą i są w cieniu, chociaż ciągle działają. To nie jest właśnie tak, ciągle działają, a potem wychodzą do ludzi. Ale to jest zawsze kupione strasznie dużym cierpieniem w sumie, bo to jest bardzo trudno nagle zmienić jakby osobowość. No i są tacy oczywiście, którzy od początku są takimi działaczami w świetle, nie wiem, na przykład Dalaj Lama, tak? To zawsze na pomarańczowo w świetle i jakby jego dharma jest taka, że on po prostu jest widoczny, ma być widoczny i w ten sposób dociera do różnych znanych osób. Jest to dla niego, tak myślę sobie, chociaż z drugiej strony nie wiem, bo być może. Ale nie, chyba tak, bo od początku jakby ta jego działalność tak wyglądała. Zazwyczaj ten pustelnik, który potem wychodzi, to jest takie wielkie zdziwko, że on w ogóle, jak się zauważy taką osobę. Mam czasami poczucie, że naukowcy, niektórzy też tacy są, że po prostu pracują całe lata, kilkadziesiąt lat. Na przykład Maria Curie mi się tak kojarzy, ona była ładna, ale jakoś nieszczególnie się na siebie zwracała uwagę i potem nagle taki coming out, nie? Była w tym środowisku
naukowym i tak dalej, ale nawet jak ogląda jej zdjęcia, to ona zawsze gdzieś się gapiła w ziemię i była w tych swoich myślach. Ładna była sama z siebie. Potem już nie była taka ładna, nie szczególnie starała się być taka super ładna. To jest tak, że to jakby piękno się ma z duszy, natomiast intencjonalnie dopiero można to piękno pokazać ludziom i zrobić tak, żeby świecić. Zrobić tak, żeby świecić, to nie jest energia pustelnika. Pustelnik nie ma intencji świecić na siebie. Dużo nauczycieli też to ma, znaczy dużo. Ci z powołania to mają to. Niosą jakby światło, ale ci z powołania się nie domagają wiele. Miałam kilku takich nauczycieli, potem profesorów na uniwersytecie, którzy jednocześnie byli nauczycielami. I oni jednocześnie na przykład pisali. A Klejnocki został potem tym dyrektorem Muzeum Literatury, ale to też był taki bardzo skromny facet. Jest, no. To jest strasznie duża trudność. Duża trudność. Łatwiej jest być po prostu w cieniu. Mi jest łatwiej być w cieniu. Teraz, żeby wyjść na światło i to trzeba zrobić wszystkie te wysiłki różne. A takie, no zaczęłam to robić i to mnie strasznie męczy. A inaczej się ubierać, malować się i jakby no nawet robienie filmów, robię filmy od... Pierwsze filmy były w ogóle bez wizji, tak jak teraz podcasty. To jest sprzed jakichś 10 lat. Nie wiem nawet, jest też niedawno zaczęłam to wszystko robić. Te najstarsze jakieś. Na tych filmach z serii Toksyczne związki w ogóle mam w nosie to, jak wyglądam i tak wtedy też się czułam oczywiście. To była, byłam praktycznie, ledwie wylazłam z tej przepaści. Tak siedziałam na brzegu i zastanawiałam się, co dalej i robiłam te filmy. No i potem stopniowo zaczęłam różne rzeczy słyszeć. No i zaczęłam się zmieniać. Intencjonalnie. To się samo nie robi. Ale ciężkie to jest jak cholera. Jak byłam mała, to zawsze coś robiłam oczywiście. Tak jak mówię wam, pustelnik. Działałam w jakiejś, najpierw gdzieś tam w rodzinie, z tymi dzieciakami jakimiś na podwórku. Wymyślałam, to jest, akurat ja mam takie działanie kreatywne, sztuka, te zabawa, te rzeczy. Chodziłam na jakieś zajęcia potem byłam przecież w tym, z babcią, gdzieś tam w tym kościele jakieś jej koła różańcowe, dotyczące coś tam się pomagało, jakieś paczki, karitasy i takie inne. Potem był ruch cały. A światło życie. No i w tym ruchu też była działalność, taka na zasadzie poświęcania się. Poświęcanie się. To pustelnik się poświęca. Dochodzi się do jakiegoś kresu, potem już się nie ma siły i się przestaje, ale generalnie pustelnik tak działa i zupełnie nie chce nic dla siebie. Tak to było. A potem miałam jakieś inne kontakty z ludźmi, ale to też było na tej zasadzie. Gdzie nie szłam, to było jakieś karmiczne. Wchodziłam w jakiś nawet oper, jak byłam w jakąś rodzinę toksyczną i tam się to jakoś przemieniało, tak, potem mam kontakt z tą panią. Czasami się nie wie, że się ma tak duży wpływ
życie innych ludzi. Dopiero po iluś latach można się tego dowiedzieć. No teraz już jak gdyby wiem. Teraz zrobić to jakby świadomie, z całą tą wiedzą. Nie wiem. Łatwiej jest być pustelnikiem. Tak dużo trzeba przekroczyć, tak dużo trzeba... Zupełnie inne podejście do życia to jest. A przecież i tak cały czas się jest samemu. I liczyć można tylko na siebie. Tylko na siebie. Ja to wiem. Na siebie. W sensie no, liczyć cały czas na to, że ten anioł, te anioły, ten Bóg tam cały czas ci wspiera. Ale tutaj w realu tylko na siebie. Pustelnik nie ma energii tworzenia wspólnoty. Pustelnik wychodzi do ludzi. Nawet jak potem robi taki coming out i jest kimś takim bardziej medialnym i się pokazuje i wszyscy się patrzą i tak dalej, to nadal jest się samemu. Zdaną tylko na siebie. Tyle. Taka jest prawda.